My mamy właśnie połączenie z panem Gabrielem Janowskim, byłym ministrem rolnictwa. Halo, halo, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Właśnie rozmawialiśmy z panem Edwardem Kosmalem na temat tablicy odsłonięcia i przypominaliśmy strajk z roku 2000. Udało się obronić polskie cukrownie, udało się stworzyć poniekąd Krajową Spółkę Cukrową. To duży sukces i pewnie duża duma. Przede wszystkim najważniejsze, że mamy tę firmę, bo był przecież zamysł, w części nawet realizowany przez obcy kapitał, głównie niemiecki, czy na początku angielski, żeby przejąć cały, w 100% przejąć przemysł cukrowniczy polski. Powiedzmy jako taki fakt, powiedziałbym dla mnie bardzo zastanawiający, choć otóż w 2001 roku byłem zaproszony do Londynu na posiedzenie takiej organizacji cukrowniczej i przewodniczący, pan Peter Barron, na samym początku tego spotkania powiedział, że dziwię się wam Polakom, że sprzedajecie kurę znoszącą złote jaja. Polanców podszedł do mnie i mówi: my Niemcy chcieliśmy przejąć 100% waszego przemysłu cukrowniczego. 100 powiedział procent. Okazało się, że jest to właśnie Niemiec i z całą szczerością, jak widać, to mówił. A boje rzeczywiście były bardzo twarde i pamiętam, był 97 rok, kiedy rozpocząłem w Sejmie batalię o polski cukier, a wcześniej jeszcze to był... Była sytuacja bardzo też taka... Ta batalia, panie ministrze, ta batalia się udała. Między innymi cukrownia Kluczewo, którą tutaj mijamy, działa i funkcjonuje. Ale jak dzisiaj pan patrzy na sytuację w polskim cukrownictwie, w polskiej branży właśnie związanej z cukrem? Dzisiaj przede wszystkim jesteśmy dumni z tego, że ta firma powstała, że przynosi zyski. Proszę sobie wyobrazić, jeszcze to był 2012-2013 rok, 2014. Ta firma przynosiła zyski, proszę pani, rzędu 500 i więcej milionów złotych. Zyski, czyli prawda, pieniądze, nazwijmy to, do podziału z tytułu dywidendy. Proszę pani, i dzisiaj również dobrze działa. Przypomnę, że spółka przeprowadziła tak zwaną restrukturyzację. Ostatecznie ostało się 7 cukrowni, ale bardzo dobrze działających. Przypomnę, że to jest właśnie tu wspomniane Kluczewo, Malbork, Krasnysta, Werbkowice. A jak na polskim rynku radzą sobie Niemcy, jeżeli chodzi o branżę cukrowniczą? Bo dochodzą do mnie informacje, że rolnicy nie zawsze chcą z nimi współpracować. Czasami nawet woleliby pracować dla Krajowej Spółki Cukrowej, a to jest czasem niemożliwe. Dokładnie. Oni po pierwsze generalnie mniej płacą niż Krajowa Spółka Cukrowa. Poza tym traktują tutaj często tę produkcję w Polsce jako pretekst w zasadzie, by sprzedawać własny cukier wyprodukowany w Niemczech. Przypomnę, co jedną z najlepszych spółek wtedy była Śląska Spółka Cukrowa. Miała 16 cukrowni i wtedy bardzo stanowczo zabiegaliśmy, żeby jej nie sprzedawać. Niestety, nawet był też tam protest rolników w Łosiowie, żeby jej nie sprzedawać. Jak mówię, niestety sprzedano za 230 kilka milionów
to dzisiaj można by powiedzieć, że grunty pod tymi cukrowniami są więcej warte niż oni zapłacili za te 16 cukrowni. Na południu też niemiecka firma Südzucker kupiła Ropczycę i niestety zamknęli, rozebrano do ziemi, jak to się powiada, do fundamentów tę cukrownię tam. No i w dużej części rolnicy byli pozbawieni możliwości uprawy. Także tutaj dla wielu, to co pani wspomniała, Krajowa Spółka Cukrowa jest prawdziwie taką firmą, z którą chcieliby współpracować i dla niej produkować. Sytuacja o tyle jest trudniejsza w cukrownictwie, że po pierwsze zniesiono te, prawda, ilościowe ograniczenia, to znaczy każda cukrownia, każda spółka miała odpowiedni limit produkcji. To było pewne i obarczone mniejszym ryzykiem. Niestety to zniesiono, więc jest w tej chwili trudniejsza sytuacja generalnie, ale Krajowa Spółka radzi sobie bardzo dobrze. Okazało się, że te niemieckie firmy znacznie zatrzymają generalnie niższe uzyski, jak to się powiada. Tu też, jak mówię, polscy rolnicy są zadowoleni, że mogą z Krajową Spółką Cukrową współpracować i ci nawet właśnie, którzy polegali, którzy produkowali dla niemieckich firm, na przykład dla Südzucker, chętnie by się przyłączyli do Krajowej Spółki i tutaj o to też bardzo zabiegają. Zabiegają. My będziemy oczywiście o Krajowej Spółce Cukrowej rozmawiać i informować, a teraz bardzo dziękuję panu ministrowi za ten komentarz i za przypomnienie tych spraw związanych z cukrownictwem. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję wszystkim kolegom wtedy, którzy mnie wspierali w Sejmie, bo rzeczywiście ich pomoc była bardzo potrzebna, żeby Krajowa Spółka powstała.